Cześć, tu Magda. Opowiem Wam dzisiaj o nowoczesnych i wyjątkowo eleganckich laktatorach, które można używać w bardzo wyjątkowy i wygodny sposób. Zobaczcie. Wybór laktatora jest bardzo ważny. Dzięki niemu mama będzie mogła skutecznie i komfortowo odciągać pokarm. Ja dzisiaj Wam pokażę bardzo nowoczesne dwa laktatory. To Neno Velo i Neno Sole. Oba są bezprzewodowe, oba są muszlowe, no i bardzo, bardzo wygodne w korzystaniu. Te muszlowe laktatory wyróżnia jedna bardzo ważna rzecz. Są to laktatory trzyfazowe, to znaczy odciąganie pokarmu można przeprowadzić w trzech fazach, które bardzo są zbliżone do naturalnego odciągania pokarmu. Pierwsza faza to stymulacja. Druga faza to głębokie odciąganie, a trzecia faza to faza mieszana, dzięki której będziemy mogli ten pokarm do końca z piersi pozyskać. Mama będzie miała podczas odciągania pokarmu ręce wolne. To znaczy, oba laktatory umieszczamy w staniku i możemy zachować ogromną swobodę. Pracują sobie odpowiednio do tego, w jaki sposób potrzebujemy. Możemy ustawić poziom intensywności pobierania pokarmu w zależności od każdej fazy. To znaczy w zależności od tego, ile tego pokarmu jest, jak delikatne są piersi mamy i jaką intensywność lubimy, jaka nam stwarza komfort. Jest to bardzo, bardzo ważne. Z tymi wolnymi rękami mama ma większą swobodę. Oczywiście ważne, żeby usiadła, zrelaksowała się i myślała o samych przyjemnych rzeczach, aby ten proces pobierania pokarmu był bardzo komfortowy. Bezprzewodowość sprzętu to kolejna zaleta. Dzięki niej możemy korzystać komfortowo z urządzenia. Taki laktator możemy wszędzie zabrać ze sobą. Mamy do tego wygodną torebkę, więc jeżeli wyjeżdżamy lub idziemy do pracy lub w jakiś sposób przemieszczamy się z domu, mamy go pod ręką i w odpowiednim momencie możemy go użyć. Jest to bardzo, bardzo elegancki sprzęt, już w elegancki sposób jest zapakowany, ale zobaczcie, co jest w środku. Urządzenie ma dwie silikonowe smycze, dzięki czemu możemy go przymocować na przykład do spodni albo nosić na szyi. Jak widzicie, jest opcja blokowania, tak żeby nam się tutaj tryby nie zmieniały podczas użytkowania. Możemy odblokować albo znowu zablokować. Urządzenie pompujące pozwala na wybranie trybu i jedna kropka to jest faza stymulacji, dwie kropki to jest faza głębokiego odciągania i trzy kropki to jest faza mieszana. Każda z faz ma możliwość dodatkowej regulacji, zmniejszenia lub zwiększenia intensywności. Każdy z laktatorów można sterylizować w przeznaczonym do tego urządzeniu. A Wam życzę miłego użytkowania i myślę, że ten czas karmienia piersią laktacji będzie fantastyczny, a te nowoczesne urządzenia sprawią, że będziecie się czuć jeszcze bardziej komfortowo. Dziękuję.